Dzień dobry. Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Pogromców Mitów w GTA 4. Kurde, dbacie o mnie. I patrzycie, żeby mi się żadna krzywda nie stała. Miłe to jest. Dziękuję. W sensie, ostatnio was zbytnio jakoś tam o lajki i komentarze nie prosiłem, a i tak całkiem sporo tego zostawiliście. Także istnieje całkiem spora szansa, że seria się fajnie rozwinie. W ogóle jestem w szoku, że wam się to podoba. W sensie myślałem, że to będzie taki trochę odgrzewany kotlet, ale chyba jednak to lubicie. Dobra, koniec mojego gadania. Bawcie się dobrze i zapraszam was na świeże mity. No i z tego co pamiętam, jedną sugestię. No i jakiś dobry komentarz zostawcie, przyda się. Czy da się wejść do domu Niko Bellicia w dodatkach do GTA 4? Wydaje mi się, moi kochani, że co nieco mogę na ten temat powiedzieć. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestie znacznikowe, to nie będziemy mogli do tego typu pomieszczeń wejść. W sensie do kryjówek Niko Bellicia, nie? Tutaj jest ta cała kryjówka, która na początku była, właściwie należała do Playboya X. Wchodziło się do windy, no i oczywiście tam wjeżdżało się na górę i w taki oto sposób wchodziło się do tej kryjówki. No i teraz w baladzie o Gaju Tonym nie możemy w taki sposób się tam dostać, ale wydaje mi się, że na spokojnie będziemy mogli dostać się do tej kryjówki tędy, czyli w sensie wejściem tym pożarowym, o jak zwał, tak zwał. Wbijamy sobie elegancko na górę i zobaczmy, czy jakby to pomieszczenie będzie otwarte. Tak, jest otwarte, także w taki sposób możemy się do kryjówki, do jednej z kryjówek Niko Bellicia dostać. Jeżeli chodzi o kryjówkę numer 2 Niko Bellicia w Algon Queen, to do niej też dostajemy się właśnie przez windę, no i tego znacznika nie ma, także tutaj też nie możemy się dostać. Natomiast na pewno możemy dostać się przy pomocy airbreaka, a przynajmniej tak mi się wydaje. To teraz właśnie pytanie, na którym piętrze ta kryjówka Niko była. No i okazuje się, moi kochani, że to jest kryjówka jakby na samym poddaszu, nie? W sensie ta, która znajduje się dokładnie za tą szybą i też możemy się do niej w taki sposób dostać, z tym, że no w tej sytuacji musimy już delikatnie szukać i wgrać sobie cheat menu. Zobaczymy sobie z ciekawości w ogóle, czy działa laptop. Jak najbardziej tak, możemy laptopa Niko Bellicia sobie na spokojnie używać. Sprawdźmy w ogóle pocztę. Nie no, niestety z tego, co widzimy, no nie jest to poczta Niko Bellicia, tylko jest to poczta Luisa Lopeza, także akurat w tym przypadku niczego ciekawego nie udało nam się odkryć. Okej, lecimy do kolejnych części miasta. W ogóle to w tym momencie jestem trochę ciekaw, czy ta kryjówka, która znajduje się w Hołowbit, czy ona będzie spalona, czy nie będzie spalona. W sensie, który etap ballada o Gaju Tonym nam dokładnie pokazuje, no ale z tego co widzimy jest spalona. No i w tym przypadku nawet nie możemy dostać się, jak widzicie, na klatkę schodową. Wydaje mi się, moi kochani, że jeżeli chodzi o tę kryjówkę, to istnieje naprawdę spora szansa, że uda nam się do niej dostać, ponieważ te drzwi, które prowadzą bezpośrednio do kryjówki Niko Bellicia, no one powinny być otwarte, bo tam nie było żadnego znacznika ani nic, ale zobaczcie, że nie możemy dostać się tak jakby na samą klatkę schodową, natomiast gdy już przez nią sobie przejdziemy i wejdziemy na pierwsze piętro, to prawdopodobnie do samej kryjówki Niko też będziemy mogli się dostać, no właśnie. No i na sam koniec jeszcze kryjówka w Alderney, ale tutaj właśnie mamy taką samą sytuację, jak to było w przypadku tej kryjówki w Bohan, nie? Że są zablokowane te główne drzwi do klatki schodowej, no bo jeżeli chodzi o te drzwi już bezpośrednio do samej kryjówki, do samego safe house'u, no to te są odblokowane. Natomiast właśnie problem stanowi to, że nie możemy dostać się na klatkę schodową. Także generalnie tak to wszystko wygląda. Osobę, która zabija Katie, poznajemy podczas misji u Faustina. Tam co Faustin przytula Dimitriego, a potem na niego się wydziera. Kurde, ja tutaj nie wiem, czy Marcin W się przypadkiem nie strzelił, wiecie? No bo jeżeli chodzi o misję, gdzie Faustin przytula Dimitriego, to mi się wydaje, że to jest misja Do You Have Protection. Zobaczmy sobie, czy mam rację. No tak, tu Niko wchodzi do domu Faustina, okej. Okay. Faustin sobie ćpie narkotyki oczywiście. Jak możemy zauważyć, w pomieszczeniu nie ma nikogo poza Dimitrim, Faustinem i Niko Belliciem, nie? Także nie ma tego hitmana, który potem pojawia się na ślubie Romana Bellicia. Czyli podsumowując, to jest ta misja, gdzie nie ma nikogo innego w pomieszczeniu, ale za chwilę, jak za chwilę zobaczycie, to jest też ta misja, jednocześnie, gdzie Faustin przytula Dimitriego. Także dlatego uważam, że Marcin W tutaj się pomylił, jeżeli chodzi o misję, o które mu rzeczywiście chodziło. Idąc tym tropem dalej, na pewno też nie może być to misja, którą aktualnie widzicie na ekranie. Jedyna misja, która mi jeszcze przychodzi w tym momencie do głowy, gdzie jakiś tam, że tak powiem, wysłannik, pomagier, bodyguard Faustina jest, to jest misja No Love Law.
Lost i tę misję sobie w tym momencie zobaczymy i przyjrzymy się właśnie temu gościowi, bo mi się wydaje, że on rzeczywiście, tamten gościu, który zabijał Katie, w tym momencie go widzicie na ekranie, on był łysy na pewno. Dajcie mi tylko sekundkę, żebym sobie teraz odpalił na telefonie zdjęcie tego gościa, wy za chwilę to zobaczycie też na ekranie. No i zwróćcie uwagę, moi kochani, w tym momencie, że to rzeczywiście musi być dokładnie ta sama osoba. Na podzielonym ekranie widać to naprawdę bardzo fajnie, że no, mężczyźni są do siebie strasznie zbliżeni wyglądowo i że to rzeczywiście musiał być ten sam facet, w sensie ten, który pojawia się w misji No Love Lost u Faustina, co zabija potem Katie. W sensie ten, co miał zabić Nico, ale końcowo zabił Katie, no bo Nico się wybronił. Hasło Cock a Doodle Doo, o którym wspominałeś w odcinku o kosmitach w GTA San Andreas, to wypowiadane przez dziwnego policjanta z The Big Ear, w GTA 4 można znaleźć pod sufitem w Clucking Bellu. W GTA 4 hasło Cock a Doodle Doo możemy znaleźć pod sufitem w Clucking Bellu. No jeżeli to się okaże być prawdą, a moim zdaniem co więcej jest na to spora szansa, bo Cock a Doodle Doo, no jakby cock to jest kogut, no wiem, że to jest też penis, nie, ale generalnie jest to kogut i gdzieś tam to same słówko cock często się przewijało przy okazji Clucking Bella, także lecimy sobie to sprawdzić, a gdyby ktoś z was nie oglądał odcinka o kosmitach w GTA San Andreas, to autorowi tego mitu chodziło właśnie o ten fragment. 613 satellite in Bone County picking up some weird stuff. No a my tymczasem wbijamy sobie już do Clucking Bella i patrzymy na sufit, no bo to ma być... A, pod sufitem, zobaczcie, Cock a Doodle Doo, w tym miejscu jest dokładnie. Ale jajca, mega fajne nawiązanie, słuchajcie, to jest w ogóle super, nie? Że niezależnie od tego, czy mamy jakby część GTA z uniwersum 3D, HD, nawet 2D, to często gęsto można pomiędzy tymi częściami GTA odnaleźć fajne nawiązania, tak jak w tym momencie. To moi kochani, nie ma chyba zbytnio co tego przedłużać, no i już w tym momencie możemy sobie ten mit najzwyczajniej potwierdzić. Mega dzięki za podesłanie, serio. Nie wiem, czy kiedyś może nie było tej ciekawostki, ale kiedy masz RPG i pójdziesz się napić, to będąc pijanym, możesz nadal z niego korzystać. Wtedy przypadkowi ludzie zbiegną się i zaczną cię bić. O, jak chodzi o alkohol, to pewnie odbierze. Let's go drinking. O, trzecia w nocy, Roman odbiera. Jakby to wchodziło pewnie jakiś kabaret, to miałby to w dupie. No ale wiadomo, Roman chlać lubi. W sumie to sporo osób lubi, więc chyba nie ma co się dziwić zbytnio. Okidoki, Roman odebrany. Kaspa napisał, tak z tego co teraz widzę, że przypadkowi ludzie zbiegną się i zaczną cię bić. I teraz mi się wydaje, że nie możemy w takim razie przetestować tego w tym barze Comrades Bar, który niegdyś należał do Vlada, ponieważ tutaj jest dużo mafiozów. Dużo rosyjskiej mafii i oni po prostu i tak by w nas strzelali, nawet gdyby ten mit był fejkowy. Więc udamy się do jakiegoś klubu na Algonquin, ponieważ tam są w pełni kulturalni ludzie. No i też jeżeli tam ci ludzie nas zaatakują, to będzie jasne potwierdzenie tego, że rzeczywiście tak to właśnie działa. Jeszcze zobaczę sobie na szybko, czy mam w ogóle RPG. Mam RPG, także no okej, myślę, że nie ma co tego zbytnio przedłużać. Wbijamy sobie do naszego wspaniałego kometa. Lecimy się nachlać. Wychodzimy za chwilę z chlania i patrzymy, jak to po prostu wygląda i czy rzeczywiście z RPG będę mógł strzelać. Okej, skipnijmy to sobie. Nico jest pijany. Z tego co widzę, schował wyrzutnie RPG do kieszeni. A jakbyśmy sobie w tym momencie za pomocą naszego cheat menu dodali tak jakby tę broń. Okej, weapons i do tego rocket launcher. Dodaję sobie jakby rocket launchera, ale zobaczcie, że nie mogę go wyjąć tak jakby z kieszeni. Czyli generalnie wychodzi na to, że jak Nico jest pijany, to po prostu nie może wyjmować żadnej broni, że tak powiem, z kieszeni w cudzysłowie i nie może używać, także no po prostu nie możemy sobie tego mitu niestety przetestować. Także w sumie to werdykt jest nieznany. Jeżeli macie w ogóle jakiś sposób, żeby ten mit przetestować jakoś inaczej, tak żeby dało się to w ogóle zrobić, to napiszcie mi proszę o tym w komentarzu. Z góry dziękuję. Nie wiem czy było, ponieważ trafiłem tu przypadkiem, ale grając w GTA 4 The Complete Edition natknąłem się na coś takiego. Podróżując taksówkami, pomijając przejazdy, za każdym razem wybijałem przypadkowo szybę. Po jakimś czasie po dotarciu do celu taksówkarze zaczęli zwracać mi uwagę w stylu: proszę nie wybijaj szyby tym razem. Pozdrawiam.
Tak nie do końca wiem, jak się za badanie tego mitu zabrać. Na pewno musimy szyby wybijać, tak? Tylko w którym momencie, czy to jest jakby obojętnie kiedy, czy w jakimś właśnie konkretnym momencie mam je wybić. No nic, będziemy sobie je po prostu wybijać i zobaczymy, czy cokolwiek uda nam się dzięki temu uzyskać. Ty, bo ja muszę mieć chyba jakąś broń, żeby szybę wybić, nie? Wbijamy sobie zatem raz jeszcze i teraz spróbujmy szybę wybić. Okej. Aktualnie ten pan w ogóle nie zareagował, ale tak mi się wydaje, że będę musiał kilka tych kursów przejechać, żeby cokolwiek ciekawego uzyskać. Nie, teraz też nic ten gościu nie powiedział związanego z tą szybą. A w ogóle to wsiądźmy sobie do tego samego gościa, tylko że jakby z drugiej strony i wybijmy mu też drugą szybę. Może tym razem się odezwie. No i tym razem też się nie odezwał, w sensie odnośnie tej szyby, bo coś tam powiedział, że jesteśmy na miejscu, nie? Wbijamy sobie zatem do kolejnego taksówkarza, naciśnijmy sobie safe house, wybijmy ponownie szybę i skipnijmy jeszcze na sam koniec podróż i zobaczmy, czy tym razem pan taksówkarz cokolwiek powie. No i znowu nic takiego ciekawego niestety nie powiedział. No i moi kochani, właśnie zakończyłem 16 próbę i dalej nic ciekawego się nie wydarzyło. W sensie żaden taksówkarz nie nawiązał do szyb rozbijanych przez Niko. Kilka prób na pewno sami widzieliście i słyszeliście, także no, moim zdaniem ten mit jest fejkowy. Natomiast jeżeli uważacie, że jest inaczej albo macie jakiś dowód, że jest inaczej niż to, co ja uzyskałem, no to śmiało dajcie mi o tym znać w komentarzu albo po prostu podpowiedzcie, jak mogę to zbadać inaczej. Policja nie może cię aresztować, kiedy jesteś pijany. No i przy okazji, z tego co widzę, będziemy mogli sobie przetestować kolejny mit, który polega na tym, że policja rzekomo nie może nas aresztować w momencie, kiedy jesteśmy pijani. Także wyłączmy sobie Never Wanted Level i dodajmy sobie gwiazdkę Wanted Levelu, tak jak właśnie w tym momencie to się wydarzyło. Okej, policjant już podchodzi do Niko Belicia. Kurde, powiem wam, że nie wiem, czy to będzie dobrze jakby sprawdzone, ponieważ... Ale jaja, działa! I zobaczcie, że w tym momencie jakby już skończyła się ta animacja pijacka i dopiero jak skończyła się animacja pijacka, to Niko mógł zostać aresztowany przez policję. Za chwilę wykonam sobie jeszcze jedną próbę, bo prawdopodobnie ten mit okaże się być prawdziwy i będzie to najzwyczajniej fajna ciekawostka, bez kitu. No okej, w tym momencie mam jedną gwiazdkę Wanted Levelu włączoną i z tego co widzę, zaraz koło mnie jest policja, więc podejdźmy sobie do tych policjantów i zobaczmy, czy oni ponownie nie będą mogli nas aresztować. Nie no, moi kochani, to jest w ogóle niesamowite. Zobaczcie, nic nie mogą nam zrobić. Podejrzewam, że jak wsiądziemy do samochodu, to sprawa będzie wyglądać nieco inaczej, ponieważ gdy już Niko wsiądzie jakoś do samochodu, to raczej oni po prostu otworzą drzwi i wtedy będą mogli nas aresztować, ale dla pewności zobaczmy sobie. No i tak jak myślałem, w samochodzie policja może nas po prostu aresztować, ale tak czy inaczej na piechotę nie mogą, więc jak dla mnie mit ten możemy sobie potwierdzić. Na tej wyspie, gdzie wykonujesz pierwszą misję z Pekim w budynku mafii, jest zbagowany stolik. Jak na niego wskoczysz w odpowiedni sposób, to możesz na nim jeździć jak na deskorolce. Jeżeli dobrze w ogóle analizuję tę sytuację, to chyba chodzi o misję Garboring Grudge, w której też badaliśmy sobie co nieco w tamtym odcinku, w sensie w odcinku numer 2. Ponieważ to właśnie tam lecimy do tego całego magazynu na Colony Island, gdzie jest mnóstwo mafiozów i tam w ogóle Peki mówi, że jeżeli nam ta misja się nie uda, to oczywiście marnie zginie i będziemy cierpieć i w ogóle i w szczególe. Także zakładam, że to musi być ta misja. No i że właśnie Reggiemu chodzi dokładnie o ten magazyn. Także wbijamy sobie tutaj na ten teren. Oczywiście nie mogę tego zrobić w sposób zajebisty, bo chciałem na samochód wejść i potem na bramę. No ale dobra, przejdziemy sobie po prostu przez bramę i sprawdźmy w takim razie ten magazyn, czy tu znajdziemy... Ty, ale to by było, myślicie? No stolik, najewidentnie to jest stolik, ale on jakoś specjalnie nie wygląda, żeby można było coś na nim robić. Zobaczmy sobie. Say what? Co to było niby? Ej, zobaczcie, że jak wejdziemy sobie na ten cały stolik, to rzeczywiście może Niko no jakoś tak na nim specjalnie nie jeździ, ale ewidentnie nas tak jakby przyspiesza, nie? Jest mi to ktoś w stanie jakoś sensownie wytłumaczyć? Tym, o co chodzi z tym stolikiem bez jaj?
O, w tym momencie mi zajebiście wyszło, zobaczcie. Ej, nie, to jest w ogóle jakieś przekozackie. W sensie naprawdę przekozacka rzecz, nie? Że możemy coś takiego dziwnego robić. To prawda, nie jest to takie jedno do końca proste, żeby dostać się idealnie jakby na ten stolik, żeby na nim zacząć tak fajnie jechać, ale jest to możliwe i czasami wychodzi. O, tak jak właśnie w tym momencie, co nie? Także naprawdę spoko, ciekawostka. No i moi kochani, mit ten możemy sobie po prostu potwierdzić. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i zapraszam was teraz na kolejne odcinki, które aktualnie wyświetlają wam się na ekranie. Dziękuję także jak zawsze patronom, no a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!